Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Tak się składa, że Food Truck razem z Canal Plus przygotował odcinek z Wojtkiem Szczęsnym, tym razem bez Kuby Polkowskiego, który udał się na zasłużone wakacje, więc niech ten młody, zdolny reporter odpoczywa, a stary redaktor pracuje. Wojciech Szczęsny, dzień dobry. Dzień dobry i tym razem pytający na tym miejscu. No bo stwierdziłem, że tu będziesz miał większy komfort, no, bo pięknie. Więcej miejsca. Natomiast chciałem Ci powiedzieć, że uświadomiłem sobie dzisiaj, że najprawdopodobniej mija 10 lat od pierwszej rozmowy, którą razem zrobiliśmy. Nie futrakowej, w sensie takiej. Takiej pierwszej, no, kiedy mogłem z Tobą rozmawiać, bo wydaje mi się, że był 2013 rok. Pewnie tak, ale jakoś wydawało mi się, że więcej. Kurde, ale 10 lat to dużo. Bo Ty się tak postarzałeś bardzo. Ale wiesz co, jak oglądałem Twoje stare zdjęcia, to Twoja twarz też się zmieniła i zastanawiałem się... No 10 lat minęło, słuchaj. No, ale nie w sensie takim, że się postarzałeś, tylko jakby... Jeszcze przystojniejszy? No... Dziękuję Ci bardzo. Tego bym nie zryzykował, ale rozumiem, że żadnych ingerencji. A ty już ty wtedy miałeś jeszcze takiego jeżyka? No miałem takie krótsze włosy, miałem inne oksy, nie miałem zarostu, no... Jeszcze nie byłeś hipsterem wtedy? Dużo osób twierdzi, że teraz wyglądam ciut lepiej. Odrobinkę. Ale ciężko nie było. Dokładnie, poprzeczka nie była zawieszona wysoko, ale ingerencji nie było żadnych. Wiesz, bo kiedyś wiem, że nakryłeś... Pytasz o mnie, czy ty mówisz o sobie? O ciebie. Nie. No bo kiedyś wiem, że nakryłeś swojego jednego kolegę na tym, że coś tam majstrował przy wyglądzie. Chociaż się nie przyznał. Poczekaj, nie wiem. Chodziło o to, że zauważyłeś zmianę linii włosów. A, to wielu! No. No, niektórzy się z tym nie kryją, a on akurat chyba się trochę... No są tacy, którzy się kryją, są tacy, moim zdaniem, którzy się już pofarbowali i nie chcą też się przyznawać. Tak? No, bez nazwiska. Dobra, chyba się domyślam. No ale dobra, nie będziemy rozmawiać o wątku modowym, bo jesteś... Kącik metroseksualny. Nie. Jak dbają o siebie piłkarze? TVN Style. Nie, Canal Plus Style, o. O, Canal Plus Style, może to będzie jakiś pomysł, który poddamy. Natomiast skoro jesteśmy po meczu z Niemcami, poniekąd historycznym, bo drugi mecz na Narodowym i drugi wygrany, i znowu Ty jesteś bohaterem, to mnie zaciekawił ten wątek, który się pojawił w vlogu Łączy Nas Piłka, że Ty to do tego meczu w zasadzie nie byłeś przygotowany. Mhm. No, ja myślałem, że nie gram. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że nie gram. Bo ja lubię jakby... taki miałem ostatnio rytm za trenerami Chinicza, że jak był jakiś ważny mecz, to ja sobie ten mecz wcześniej odpuszczałem i się przygotowałem do tego ważniejszego. A jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, ja uważam ten z Mołdawią za mecz ważniejszy. Jestem po tygodniu wakacji i tak jakby na wszelki wypadek wolałem nic nie spieprzyć w tych swoich przygotowaniach, ani w meczu. I myślałem, że nie gram i trener na godzinę przed meczem powiedział mi, że gram. No właśnie, bo to jest coś nowego, że trener podaje skład na... Tak, tylko że wiesz, tylko że ja na ogół i tak wiem, czy gram, czy nie gram. To znaczy w meczach eliminacyjnych... No i tak wiadomo, że jesteś jedynym. Ja wiem, że jadę i gram, a tutaj jakby myślałem, że jest mecz towarzyski. Trener go troszkę, ten mecz towarzyski troszkę... Zdeprecjonował. Tak, zdeprecjonował go parę tygodni wcześniej. Więc spodziewałem się, że odpocznę, a wyszliśmy praktycznie na galowo, że tak powiem. I była to troszkę niespodzianka, a mimo wszystko udało się w miarę. No właśnie, to teraz się chciałem dopytać o szczegóły właśnie zbierania tej koncentracji i tego procesu przygotowywania się do meczu. Jak to wygląda normalnie, a jak wyglądało tym razem i dlaczego akurat zadziałało, bo byłeś w formie wybitnej. Zadziałało, a w miarę dobrej formy, bo ja ten tydzień wakacji to jest troszkę za mało, żeby wyjść z formy, chociaż przez ten tydzień nie robiłem nic. Literalnie nic. Nie, nic. Więc i tak byłem w dobrej formie pod koniec sezonu i po prostu za mało było czasu, żeby ją zgubić. A dwa, trochę przypadku po prostu. No trochę przypadku, bo ja czuję, że jakbym z takim nastawieniem, kiedy jakby nie wiem, czy gram, mam nadzieję, że nie zagram, potem dowiaduję się, że zagram. Jakbym zagrał 10 meczów, z takim nastawieniem to z 8 by mi nie wyszło. No akurat ostatnio wyszło. Czyli timing był dobry. No a dobra, a ten proces przygotowywania się normalnie do meczu i zbierania koncentracji, bo Ty, powiedzieliśmy o tym, że rozmawialiśmy za pierwszym razem 10 lat temu. Mhm. Trochę się zawód piłkarza przez te 10 lat zmienił. Mhm. Wydaje mi się, że liczba bodźców, która Was dotyka, diametralnie się zmieniła. Tak, zmieniła się. Mój dzień też się bardzo zmienił. To znaczy, kiedyś, jak byłem młodszy, nie wyobrażałem sobie spać w ciągu dnia, a dzisiaj
Nie wyobrażasz sobie nie spać. No i wiesz, już stary człowiek o 20:45 to chce iść spać, jak się nie wyśpi po południu. Więc ja muszę się zdrzemnąć i to porządnie, a na przykład przy meczu z Niemcami zdrzemnąłem się bardzo nieporządnie, bo może złapałem z 20-30 minut. Z chłopakami się w pokoju i sobie gadaliśmy po obiedzie, gdzie normalnie jestem sam i przygotowuję się do meczu. Więc no inaczej to wyglądało. Chyba zmienię ten rytm. Chyba teraz właśnie wiesz, pokerek będzie szedł w dniu meczu. Może nie za często i nałogowo, ale normalnie zbieranie koncentracji, bo to mam wrażenie, że jeszcze nie wybrzmiało, to jak wygląda nawet w takim meczu? Ale ja nie uważam, że istnieje coś takiego jak zbieranie koncentracji. To znaczy jest jakiś rytm po prostu, wiesz, przygotowania. Czasami u wielu zawodników, podejrzewam, że u większości, polega on na nic nie robieniu po prostu. Wiesz, no ja lubię sobie pospać, dwa, zrobić jakieś ćwiczenia oddechowe, trzy, lubię sobie zrobić medytację przed drzemką popołudniową. Niczego z tego na przykład teraz ostatnio nie robiłem. Więc ja mam jakiś tam swój rytm, szczególnie w tych meczach wieczornych, kiedy dzień jest długi. Ale nie jestem też przesądny. Tak na przykład trenem na Wałka, więc jak cały dzień nie przygotowywałem się w zupełnie inny sposób, to też jakby nie jadę na stadion z myślą, że może jak ja wyjdę na mecz, to nic mi nie wyjdzie, bo się nie przygotowałem. Jakby koncentracja taka sama w sobie i tak dopiero przychodzi gdzieś na rozgrzewce. W sensie jakby, że czuje się klimat meczu. To jest chyba bardzo różnie, nie? Ja w dniu meczu nie czuję jakby... Mhm. Ja w dniu meczu nie czuję presji związanej z meczem albo jakieś potrzeby wyciszenia się. Po prostu mam swój rytm, w który wierzę i on działa i staram się go po prostu powtarzać. A wiesz, zastanawiam się, jak bardzo jest to uzależnione od twojej osobowości czy twoich cech charakteru. Pamiętam, że obserwowałem taką scenę bodaj przed meczem ze Szwajcarią w 2016 roku, jak Robert Lewandowski wkręcił się w granie na takim, jakąś taką gierkę miał na telefonie, gdzie tam chyba podbijał piłkę czy strzelał na bramkę. I im bliżej było meczu, tym bardziej był skoncentrowany, żeby pobić jakiś tam rekord. Okay. I po obiedzie siedział i pobił ten swój rekord dotychczasowy. Mhm. Taki zadowolony powiedział, dobra, jestem skoncentrowany. Czyli mi to dało do myślenia. Ale skoncentrowany na czym? No wiesz, jakby... wiesz, że koncentracja to jest umiejętność skupienia się na jednej rzeczy. Tak? Okay. Więc on był skoncentrowany, ale na tej grze, a nie na tej, co na boisku będzie, więc to jest, wiesz. Ale są takie dni, że czujesz się lepiej skoncentrowany, albo że łatwiej ci się skoncentrować, może tak powiem. Ciężko mi powiedzieć. To wszystko jest tak inne. Każdy mecz jest, wiesz, jak zaczynasz mecz. Jest tyle zmiennych, że zawsze jest inaczej. Mhm. Nie wiem, czy jest łatwiej, czy ciężej. Są po prostu dni, w których się czujesz lepiej i one nie mają nic wspólnego z koncentracją, tylko po prostu się czujesz lepiej. Więc ciężko to tak wyjaśnić. No dlatego każdy potrzebuje jakiś tam swój... złapać jakiś swój rytm przygotowania. Ale ważne jest to, co powiedziałeś, że porzucenie rytmu czy rytuałów nie sprawia, że cię to stresuje, bo wiesz, że są piłkarze, nie tylko trenerzy, bo wspomniałeś Adama Nawałkę, którzy... Ale myślę, że bardziej trenerzy niż piłkarze. Mhm. Ja przypomniałem sobie Michała Pazdana, który jeśli właśnie nie zrobił swoich wszystkich rytuałów, to strasznie go to stresowało, więc są tacy... Ale wiesz, którzy... Michał też akurat jest zawodnikiem, który wyjątkowo żył meczem już w dniu meczu. Tak. Ja na przykład tego nie mam. No ja na przykład... Uwielbiam sobie po rozgrzewce, jak pewnie wiesz, ja mam taki czas dla siebie zawsze po rozgrzewce, a przed meczem. No ja sobie lubię wziąć telefon i zagrać sobie jakąś gierkę na telefonie. Aha, po tak. rozgrzewce i tuż przed meczem. Tak, dwie, trzy minutki sobie tak usiąść w prywatnym miejscu i sobie pograć jakąś gierkę. Załóżmy, że nie jest to metafora. Natomiast jeśli chodzi o koncentrację i stres, to jest też ciekawy wątek, bo ostatnio gdzieś mi wpadł jakiś cytat z ciebie, chyba w plotkarskim jakimś portalu, ale nie pamiętam dokładnie teraz, jaki to był portal, więc przepraszam, jeśli nie cytuję precyzyjnie. Zostałeś zapytany o najbardziej stresujące momenty w życiu i powiedziałeś o tych życiowych, o narodzinach Liama, o oświadczynach chyba. Tak, bo to rzeczywiście generuje dużo stresu. I zastanawiam się, jak z tymi piłkarskimi sytuacjami jest u ciebie. Czy masz takie mecze, takie momenty, które pamiętasz, że faktycznie wtedy się stresowałeś? Takiego stresu, tak. Takiego niefajnego stresu. Polska-Grecja. Polska-Grecja, tak? Aha. I tak
troszkę bardziej niż zwykle Arsenal Barcelona, czyli mój debiut w Lidze Mistrzów. Ale to nie stresowałem się samym meczem, tylko trochę się przeciwnika bałem po prostu. No tak, bo tam był jeden taki znaczy, gość. Nie który... jeden, tam to była ta Barcelona Guardioli. I po prostu jakby bałem się, bo nie czułem się gotowy sportowo, żeby grać z takimi ludźmi. A mecz wygraliśmy. Ile miałeś wtedy lat? 20. 20? Może 21, ale chyba 20. No i wtedy tak na dobrą sprawę to był bilet do Disneylandu, taki pierwszy chyba spektakularny. Nie, bo już wcześniej zagrałem, już zagrałem na Old Trafford, już zagrałem parę meczów w lidze jako pierwszy bramkarz Arsenalu. Więc jakby już potrafiłem sobie radzić z emocjami w miarę, ale to był pierwszy raz, kiedy się przeciwnika bałem. W sensie, kiedy ja wiedziałem, że przeciwnik jest od mnie dużo lepszy i że istnieje szansa, że będzie wstyd. Okej, a czego się bałeś przed meczem z Grecją? Nie wiem, ale to jest jeden mecz, który zagrałem w życiu bardzo elektrycznie i tak... chyba nie byłem po prostu gotowy na, jakby na oczekiwania swoje nawet i za dużo sobie obiecywałem przed tym turniejem. I chyba się to czuło wtedy. I czułem na boisku, czułem, że każda nawet taka drobna decyzja, takie rzeczy, o których kibic w życiu nie zauważy, jakieś takie drobne, że wszystko było takie bardzo elektryczne. I to był chyba jedyny mecz, który w życiu zagrałem na podpięty pod prąd właśnie. No to potem ten prąd odcięli gdzieś po 60 paru minutach. Natomiast zastanawiam się, jak taki stres wygląda w momencie, kiedy są takie kluczowe momenty, że wiesz, że patrzą na ciebie wszyscy. I przypominam sobie ostatnie Mistrzostwa Świata, rzut karny strzelany przez Leo Messiego. Nie czujesz wtedy, że patrzą na ciebie. Jakby w ogóle tego nie czujesz. Jakby ty grasz mecz. Już będąc na boisku, to ja nie mam za bardzo emocji na boisku. Poza wkurzeniem po straconej bramce i radością po strzelonej bramce. Ja nie mam emocji takich. No, ale emocje po obronionym karnym, to było ciekawe. Bo ja rzeczywiście wtedy przeżyłem coś takiego bardzo dziwnego i trochę nawet nieprzyjemnego, powiem szczerze. A jakbyś się rozszerzył troszkę? Ja się trzęsłem z adrenaliny po prostu. Okej, okay, taki dopływ. Tak. To było niefajne. Trochę zepsuło moment. Ale ja byłem wyjątkowo spokojny i wtedy nie myślisz o tym, jaka jest okazja, jaki to jest mecz, kto jest przed tobą. Tylko kurczę, chcesz obronić rzut karny. To się niczym nie różni od grania w tę gierkę na telefonie, tak? Jakby okazji, nie masz w głowie okazji. Masz w głowie przeciwnika przed sobą, którego próbujesz zatrzymać. No dobra, ale tak mam wrażenie, że nie do końca wybrzmiał ten moment właśnie po obronionym karnym. Powiedziałeś, że trzęsłeś się z adrenaliny i to zepsuło ten moment. Aha. To znaczy, to jak to wyglądało chronologicznie? Bronisz tego karnego, wtedy jest radość. Trochę muszę ci odtworzyć z tego, co widziałem potem w telewizji. Okej. Okay. No ale... I trochę z takich urywków, które pamiętam z boiska. Pamiętam, że obroniłem rzut karny. Ucieszyłem się z tego, co też jest bardzo dziwne dla mnie, bo ja się odwróciłem jakby i tak ucieszyłem, ewidentnie ucieszyłem się, zrobiłem jakiś taki ruch radości, czego ja nigdy nie robię na ogół. Ostatnio mi się zdarzyło parę razy, ale... A z Niemcami ten kopnięcie w słupek, to nie było też coś takiego? Po takiej też nie, to, nie, też nie. To tak ja też się zastanawiam. Gdzie ten słupek stał, tak, nie wiem. Chyba właśnie, żeby się nie ucieszyć, to... ale... Pamiętam, że obróciłem się w stronę tej trybuny za bramką i to był biało-niebieski mur i tak mówię, trochę głupio się cieszyć, więc się odwróciłem, chłopaki na mnie skoczyli, a ja w tym momencie miałem taką bardzo dziwną drgawkę, taki... Nie wiem, jak to nazwać, jakiś taki rush adrenaliny, który spowodował przez parę, może 10 sekund, jakieś takie dziwne... Dziwną reakcję organizmu. Dziwną reakcję. Ale jak już rozpoczął się mecz, bo tam był rzut rożny oczywiście, to już tego nie było. Ale czyli tak szybko? Tak szybko to wyszło? Parę sekund, może 10. Ale nie robiłeś niczego takiego, co masz na podorędziu, tak jak mówisz o ćwiczeniach oddechowych? Nie, spojrzałem, zobaczyłem, że już, bo tam pamiętam chyba Angel Di Maria biegł od razu do rzutu rożnego, więc jakby szybko próbujesz nie myśleć o sobie, tylko gdzieś koledze powiedzieć, gdzie ma stać, przy tym rzucie rożnym, patrzeć na piłkę, skoncentrować się i za chwilę przeszło, ale ten taki moment...
bezpośrednio po interwencji był dziwny. I czegoś takiego wcześniej nigdy nie przeżyłeś? Nie. Nie. I też myślę, że nie przeżyłeś chyba nigdy czegoś takiego, co przeżyłeś w meczu ze Sportingiem w tym sezonie tak. Ligi Europy. No bo to był stres. No właśnie. I jakby jaka była geneza tej sytuacji i co tam się w zasadzie stało? Bo mam wrażenie, że to nigdy nie zostało powiedziane w szczegółach. To były tylko obrazki, które my oglądaliśmy się martwiąc bardzo. A to tam znaczy, się chyba trochę działo. Ja do dzisiaj nie bardzo wiem. Ponieważ zrobiliśmy potem wszystkie testy możliwe na pracę serca i wszystko było dobrze. Wszystko jest dobrze, mam nadzieję. W taki najprostszy sposób, to ja mogę to opisać, że ja myślałem, że umieram na boisku, jakby tak czułem. Jakoś bardzo dziwnie zaczęło mi o tym teraz głupio mówić, bo ja tobie już o tym opowiadałem kiedyś przez telefon i teraz ci to powtarzam, rozmawiam ale w innych okolicznościach. Kilka więcej osób tak, może o tym nie słyszał. Ale ja rzeczywiście poczułem takie bardzo dziwne, bardzo mocne bicie serca. Nie szybkie, nie czułem jakiejś arytmii, ale po prostu czułem bardzo mocne bicie, takie martwiąco mocne. I to trwało parę minut. Trochę się tym martwiłem, ale pomyślałem, że poczekam do przerwy i powiem doktorowi w przerwie. I potem chyba zrobiłem jakiś taki sprint poza pole karne. Chyba obrońca mi podał za krótką piłkę. Nie obiecuję, że to jest ta konkretna sytuacja, ale pamiętam, że zrobiłem jakiś sprint. I to serce zaczęło szybciej bić po prostu od zmęczenia. I kiedy ono zaczęło bić szybko i tak bardzo mocno, bo ja to naprawdę czułem tak, jakby miało mi za chwilkę przejść przez klatkę piersiową. Tak? Czułem to bardzo tutaj blisko skóry, że tak powiem. To się bardzo przestraszyłem. Miałem atak paniki. Chciałem wziąć oddech, nie mogłem wziąć oddechu. I potem już tylko czekałem, aż piłka wyjdzie z boiska, żeby komuś dać znać. Bo jakby ja tych ostatnie paręnaście sekund przed moim zejściem z boiska w ogóle nie pamiętam, bo jakby widziałem, że jest piłka w grze, ale nie wiedziałem, czy mam się położyć i liczyć na to, że nikt nie strzeli do bramki, czy jakby byłem w takim stanie paniki, że jakby nie wiedziałem w ogóle, co robić. Jakby dzisiaj tak na chłodno powinienem był się położyć, ktoś by zauważył, że bramkarz bez powodu się położył, chyba warto przerwać grę, ale wtedy jakby tyle myśli było w głowie, że to, co się działo na boisku, było dla mnie najmniejszym problemem. Ja chciałem w jakiś sposób złapać oddech i nie mogłem. Atak paniki, nazwałeś to atakiem paniki dopiero po tym, jak się zorientowałeś, na czym atak paniki polega, czy miałeś wcześniej takie doświadczenia? Nie, nigdy wcześniej nie miałem takiego doświadczenia. Znaczy wiesz, ja w ogóle śmiałem się nawet z tego potem, bo ja robię wyjątkowo dużo ćwiczeń oddechowych, robię bardzo dużo medytacji i gdybyś mnie wcześniej zapytał, to powiedziałbym ci, że w takiej sytuacji jestem bardzo w stanie szybko się skontrolować, zrozumieć sytuację i ja ją zrozumiałem w pewnym momencie. Ja już w pewnym momencie zrozumiałem, że bez względu na to, co się działo tutaj z tym sercem, czego do dzisiaj nie bardzo rozumiem, to potem już miałem atak paniki, zrozumiałem to. Mhm. Ale trudno w ataku paniki. Chciałem skontrolować oddech, ale jak brałem wdech, to nic nie wylatywało do płuc. No i bądź mądry. No jakby to wtedy tylko już powoduje, że tym bardziej się denerwujesz. I tym bardziej nie wiesz, jak na to zareagować. I chyba to nie ma mocnych. I chyba dla ciebie tym bardziej jest to trudne, bo no z reguły ty sobie świetnie radzisz z sytuacjami stresowymi, prawda? Tak, no ale tam byłem zupełnie bezsilny. Bardzo nieprzyjemna sytuacja, bo naprawdę wiesz, pamiętam, w ogóle śmiesznie, bo śmiesznie, bardzo śmiesznie. Był rzut rożny za 2 minuty wcześniej, kiedy ja jeszcze nie miałem ataku paniki. Ja powiedziałem Markowi, Arek, zawołaj mi doktora, bo mi jest coś z sercem. Tak. Okej, czyli... I Arek się na mnie spojrzał i oni w tym momencie wykonali rzut rożny. Trochę za późno. Bo oni chyba szybko wykonali wtedy rzut rożny. No i potem właśnie minęły ze 3-4 minuty. I piłka znowu wyszła na rzut rożny, ale ja już wtedy byłem już zupełnie biało przed oczami. I chyba Lokatelniemu powiedziałem, że potrzebuję doktora i on od razu widział, bo powiedział, że jak spojrzał na mnie, to ja już miałem łzy w oczach, że mówił, że już nawet nie pytał, tylko jak ja go zawołałem, to powiedział, że zobaczył i mówił od razu doktor, bo tu jest źle. Mm-hmm.
Ale jak sobie na to patrzysz, tak z perspektywy, to zastanawiałeś się, czy tam analizowałeś, jaka mogła być geneza tego, że to się wydarzyło, wiesz, bo później... Ale mówisz o pierwszym epizodzie, bo jakby ja to rozdzielam na dwa epizody. Ten fizyczny, który jest nieskontrolowany i drugi atak paniki, który był spowodowany tym pierwszym. No, ten drugi jest był ewidentnie spowodowany tym pierwszym. A ten pierwszy? A ten pierwszy, najbliższą genezę, jaką mamy, to jest problem z plecami, jakieś tam zablokowane plecy. O czym potem rozmawiałem z osteopatą, który po prostu mnie widział następnego dnia i potem widział mnie ze dwa tygodnie później, kiedy znowu miałem zablokowane plecy i czułem w jakimś tam stopniu podobne odczucie tutaj w klatce piersiowej. I on mi powiedział, że mam identycznie zablokowane, jak miałem dzień po meczu ze Sportingiem. Więc to jest jedyne jakieś tam w miarę logiczne. I można, że tak powiem, coś z tym zrobić. W sensie, żeby coś... To znaczy, no, odblokować plecy. No tak, no ale no, można nad tym pracować. No tak, no ale wiesz, a czym są spowodowane zablokowane plecy? No to też ci nie powiem, no wiesz, gdzieś upadłeś, gdzieś coś, okay, no wiesz, no, okay. Ciężko to wyjaśnić. No ostatnie... Ale mam nadzieję, że już to był pierwszy i ostatni raz. Pierwszy i ostatni raz. No zobaczymy, ile jeszcze pograsz na topowym poziomie, bo to też jest temat, który mam wrażenie u ciebie jest bardzo płynny. Mhm. Co znaczy? Czemu jest płynny? No, że ja jak ty już stosunkowo dawno zacząłeś planować koniec kariery, stosunkowo dawno, patrząc na twój wiek, to ja ci nie wierzyłem do końca, że to tak szybko pójdzie. I zastanawiam się... I tak wydłużyłem na razie jeszcze. No właśnie. I teraz się zastanawiam, jak się to u ciebie zmienia, jak to wygląda. Znaczy ja w mojej głowie mam datę. Aha. Ona mi się w ostatnich 2-3 latach przesunęła jeszcze rok do przodu. Ale też nie bardzo wiem, przyznaję się, za co mam uznawać koniec kariery. To znaczy, czy to jest koniec poważnej gry w piłkę, czy koniec zawodowej gry w piłkę. Ja bym tak to ujął. No tak, ale jakby ja mam w sobie coś takiego, że chciałbym... Skończyć w prime? Skończyć w takim prime. A potem się jeszcze chwilkę pobawić. Pobawić. Cokolwiek by to nie znaczyło. Okej, okay, dobra. Ale dla mnie jakby to zawsze planowanie końca kariery to jest ten moment, w którym ja wiem, że już nie dam z siebie 100% nigdy. No ale teraz ciężko przewidywać, że nie będziesz dawał 100%, bo chyba możemy powiedzieć, że jesteś w prime. Od jakichś 12 lat. No ale wiesz, o co mi chodzi. Uważasz siebie teraz za lepszego bramkarza niż byłeś 10 lat temu, pod wieloma względami, czy nie? No ostatnio... Tak. Fizycznie uważam, że lepiej wyglądam 10 lat temu. Jeszcze szybszy na przykład 10 lat temu. No tak, no ale, eksplozywny ale pewnie tak, bardziej. Tak, ale no nie, wolałbym tego szczęsnego z dzisiaj niż tego sprzed 10 lat. No i geneza tego jest tylko taka, że to po prostu doświadczenie i to tak wszystko tak, wyszło? Tak, na pewno. No to jest jakby naturalna kolej rzeczy. Szczególnie na mojej pozycji wydaje mi się, że im więcej podjęło się decyzji błędnych, niebłędnych, poprawnych, im więcej tych meczów się rozegrało, im więcej strzałów się obroniło, im więcej widziałeś na boisku, to doświadczenie przelewa się na jakiś taki instynkt boiskowy. Mhm. Bo ja w ogóle nie lubię słowa instynkt, bo instynkt, słowo instynkt tak troszkę narzuca przypadek. Odziera was trochę ze skilla. Tak, a ja uważam, że instynkt jest po prostu jakąś tam sumą doświadczeń i taka szybka umiejętność zrozumienia sytuacji i zareagowania. Jakby, nie wiem, jak bardzo jest to świadome zareagowanie na sytuację, czy jest to podświadome, ale wynika moim zdaniem z doświadczenia, więc pod tym względem na pewno czuję się dużo, dużo pewniej na boisku. Ale czy to jest mój prime? No, ja też nie lubię mówić prime, bo na przykład ja od 3 lat Scudetto nie wygrałem. Okej, okay. Pewnie zmienia się trochę narracja, bo zawsze dyskutowaliśmy o tym, nawet jeśli byłeś w dobrej formie klubowej, no to w kadrze zawsze się coś do ciebie przyklejało i sam twierdziłeś, że jak ty byś był kibicem mieszkającym w Polsce, oceniającym Wojciecha Szczęsnego, to oceniałbyś siebie przez pryzmat kadry. Mhm. Teraz być może
to się zmieniło, bo jakby mamy Cię dzisiaj oceniać przez pryzmat kadry. To tu kącik trzeba było teraz obok ziela. Jesteś tutaj. Jestem. Także tak, to zdecydowanie wydaje mi się, że to są te najpiękniejsze momenty. Nie, no w kadrze na pewno. W kadrze to jakby nie ma porównania. Tak. A wiesz, jakie były jeszcze tezy, jak Łukasz Fabiański kończył karierę? Mhm. I to Ty też chyba się trochę pod tym podpisywałeś, popraw mnie, jeśli się mylę. Ty powiedziałeś zawsze i mówiłeś, powtarzałeś, że lubisz mieć bata nad sobą. Rywalizacja z bardzo dobrym bramkarzem na pewno jest swojego rodzaju batem. Znaczy ja zawsze miałem po prostu rywalizację. Mhm. Jakby, wiesz, ja nie było mi nigdy dane zagrać w klubie z środka tabeli, chociaż we Włoszech próbują jak mogą. Władze. Więc jakby to się wiąże z tym, że zawsze mam mocnego przeciwnika. Więc ja lubię mieć zawsze rywalizację i mi się średnio podoba fakt, że dzisiaj nie ma Fabiana w kadrze. Mhm. A jakby to, ile meczów na wyjątkowo dobrym poziomie mi się udało zagrać w kadrze w ostatnich... Od momentu, kiedy nie ma Fabiana, nie ma moim zdaniem nic wspólnego z brakiem rywalizacji. To znaczy, nie było już rywalizacji też za bardzo, kiedy był Paulo Sousa. No tak, bo było powiedziane jasno. A ja za Paulo Sousy, ja uważam, że poza jednym meczem z Niemcami grałem najgorzej w kadrze ze swojego czasu. Za czasów Paulo Sousy. No. Aha, okej. A nie było już rywalizacji. Jakby tam już było... Fabian był w kadrze, ale jakby było wiadomo, że przyjeżdżamy na kadrę, wiadomo, kto jest jedynką, wiadomo, że wszystkie mecze będę grał ja. Chociaż Ty Paulo Sousę jako trenera bardzo ceniłeś. Tak, bardzo. Do dzisiaj go cenię. Mhm. Uważam, że nawet w Salernitanie zrobił świetną robotę. Tak, trochę się też odczarowuje absolutnie po tych epizodach. Powiedziałeś ciekawą rzecz o tym, że instynkt jest sumą doświadczeń i ta szybka analiza na boisku, to można ją nazwać analizą, czy to jest jednak automat? Znaczy, taką podświadomą trochę analizą, no bo to nie ma czasu. Ciężko przetworzyć tak szybko dane, bo mam wrażenie, że jak Ty mówisz o sytuacjach boiskowych po meczu, to o jednej sytuacji boiskowej możesz mówić na przykład przez 5 minut. Ja się zastanawiam... Ja Ci mogę powiedzieć wszystko, co mi na przykład przechodzi przez głowę w momencie strzału zawodnika. Naprawdę? Bo jakby ja widzę ustawienie ciała, ja czuję, gdzie jest bramka, ja ją widzę, chociaż jej nie widzę fizycznie, to ja ją widzę, ja ją czuję. Widzę ustawienie ciała zawodnika, widzę, gdzie są moi obrońcy, widzę, gdzie piłka jest, ale to jest 0,1 sekundy. Ale te wszystkie myśli jakby przechodzą. One są, przechodzą, tak? Tak? No to która interwencja w tym ostatnim meczu z Niemcami była najtrudniejsza? Ja uważam, że jedna była ciężka. Taka bardzo ciężka. No bo jakbyś to ocenił, jeśli mówimy o bramkarzach, to zawsze używamy tego określenia spectacular save, tak? Potem to się nawet w statystykach liczy i tak dalej. To które były spektakularne? Ta po rzucie wolnym, ten z półobrotu strzału. Ja nigdy nie wiem, jak się jego nazwisko wymawia. Ciao. Ja bym powiedział Ciao, chyba nie wiem. No to była jedna taka, która była rzeczywiście wyjątkowo ciężka, a reszta to jakby wrażenie robiła suma. Ale to ja już jestem przyzwyczajony, że z Niemcami tak jest, bo ja miałem jedną dobrą interwencję w meczu w 2014 roku. Jedną dobrą? Taką dobrą, tak. Jedną dobrą. To było po strzale Belarabiego. Okej. Okay. A reszta to były strzały we mnie. Co wyciągałeś, VAR sprawdzał, czy piłka nie przekroczyła linii? Nie, ja mówię teraz o 2014. No okej. Okay. Okej. Okay. O 2-0, nie pamiętam. Ja obroniłem tam strzał Belarabiego bardzo dobrze i resztę strzelali we mnie. Okay. Dosłownie, tam nie było takiego strzału, którego jakbym wpuścił, to by się nie mówiło, że to była straszna szmata. A ja do dzisiaj słyszę 9 lat później, że ja byłem bohaterem tego meczu, ja tam nic nie zrobiłem takiego. Ciekawa perspektywa, czyli ten mecz... obejrzyj sobie i powiedz mi, która była naprawdę jakaś świetna interwencja w tamtym meczu. Czy ja pamiętam, że wtedy po meczu było takie wrażenie, że zarówno Ty, jak i Kamil Glik byliście w pewnym rodzaju transu. No okej, okay, no było tego dużo. No może suma dlatego. Robi wrażenie. No. Nie kwestionuję tego, no chcesz się tutaj sam zaorać, no to spokojnie. Zagrałeś słaby mecz z Niemcami na Narodowym. Ten był lepszy. Dobry mecz. Nie spektakularny absolutnie. Ten był lepszy? Na pewno. Czyli które jeszcze były interwencje takie masterclass? Tylko tamta?
No to właśnie Ale było dużo fajnych. No. Ta z linii bramkowej była fajna. Ja uważam, że ta w pierwszej połowie w ogóle po strzale Havertza była fajna i ona wygląda dosyć łatwo, ale on uderzał blisko mnie, a ona się odbiła jeszcze od nogi. Ta, co się od Janka później odbiła jeszcze? Nie? Nie. O takim strzale za plakarnego okay. Był w słupku. On uderzał prawie, że w środek, znaczy chciał pewnie po długim, ale uderzył prawie, że w środek i ona poszła w rykoszet od Kendiego chyba i ją obroniłem. To była taka fajna interwencja, ale nic wyjątkowego. Ale pewnie cięższa niż jakakolwiek w tym meczu z 2014. Okej. Okay. Ciekawa perspektywa. A potem co, jeden strzał z główki w środek bramki po rzucie rożnym. Jeden strzał też taki mocny, ale też tam, ale nawet ten, który mogłeś na przykład wypluć. A jakbym to wypluł, to co byś mówił? No to wszyscy by mówili, że błąd. No właśnie, no to jest świetna interwencja? Okej. Okay. To jest dobra interwencja, dobrze wykonana interwencja. No. Tylko, że już chyba, a ja miałem takie poczucie oglądając ten mecz z poziomu stadionu, zresztą z moim tatą, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo pod wrażeniem tego, jak wygląda Wojtek Szczęsny. Ja też pozdrawiam. Że no już nie ma szans, żebyś coś puścił. Po prostu są takie dni, że czujesz, nie? To już czujesz w pewnym momencie, tak. To już tak dochodzi do 75 minuty i czujesz, że... Nie wydarzy się nic. Że chyba dzisiaj się już nic nie wydarzy. Tak, możemy zagrać dogrywkę. Jak już, słuchaj, ja już miałem to wrażenie, jak... Bo ja byłem przekonany, że był rzut karny w ogóle po ręce Janka. Mhm, okej. Z mojej perspektywy wyglądało na ewidentny rzut karny. Ja jestem przekonany, że jest rzut karny. Janek się kłóci, że w życiu nie, że w plecy. Ja mówię, tak, w plecy, przecież widziałem, że w rękę go trafiło. Jak już poszedł sprawdzać, to już było wiadomo, że... Ja już wiem, że chyba już dużo się tutaj nie wydarzy. Czyli Jan Szczęsny chce być bramkarzem? Na dziś? Ale to się zmienia z dnia na dzień. To może chcieć być mechanikiem na przykład. Na dziś chce być napastnikiem, bo ćwiczy wszystkie cieszynki. Co ma w repertuarze? Ostatnio wszystkie. Nie wyobraź sobie. Tak? On mnie uczy cieszynek innych zawodników. Ostatnio miał całe czerwone kolana, bo ćwiczył jeżdżenie na kolanach po domu. I tak ćwiczył, cieszył się i potem tak pamiętam, że zdejmuje spodnie, tutaj ma cały czerwony tu bok, bo czasami się wywracał i też ma tutaj cały czerwony. Ale nie przeszkadzało mu to. Ale predyspozycje ma zdecydowanie większe do bycia bramkarzem. O! I jak to oceniasz? Bo ja miałem okazję widzieć go też w akcji i byłem pod wrażeniem tego, w jaki sposób tak młody chłopak już może mieć takie techniczne zachowania, wiesz, o co mi chodzi? Te interwencje takie naprawdę ładne, że to koordynacyjnie jest zdolny chłopak, to widzisz po nim te właśnie możliwości koordynacyjne, czy coś takiego wyjątkowego, co sprawia, że może być bramkarzem? Ta koordynacja jego ruchowa przy tym, jak on się rzuca w wieku niecałych 5 lat, jest dziwna. To było jeszcze rok temu. I on rzeczywiście już potrafi się wybić, jakby on potrafi, jak piłka leci daleko, już wybić się. To nie jest takie łatwe, bo dzieci w tym wieku nie mają mięśni praktycznie. A on ma tą dynamikę w tym wieku też nie mają. Albo ich nie widzimy. My po prostu je przykrywamy je tłuszczem, a oni jeszcze są nie rozbudowani na tyle. Robi wrażenie i niesamowita odwaga robi wrażenie też. Mhm. No, że jakby on jak gdzieś za blisko podejdzie do bramki, to on się rzuca normalnie, wiesz, twarzą na mnie się rzuca, łapie tą piłkę i nie boi się, że ja uderzam i dostanie w twarz. Tak, to są taka cecha, która jest bramkarzom potrzebna na pewno. Czy ten fakt bardziej cię inspiruje, czy bardziej cię irytuje, no bo jednak musisz spędzić trochę więcej czasu? Męczy, w tym fizycznie w sensie, no bo ja nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że dzieci mają aż tyle energii, więc to męczy, ale ja lubię, jakbyś mnie zapytał, zanim miałem dziecko, co chciałbym, żeby robiło moje dziecko, no to bym ci powiedział, że chciałbym, żeby grał w piłkę, żebym sobie z nim mógł grać, no więc cieszy to na pewno, ale... To może trochę przedłuży karierę. Nie, raczej skróci, wiesz, skróci? Bo zmęczenie jest coraz większe. Myślisz, że się skróci? Bo ja, wiesz, wydaje mi się, że może być taka inspiracja. Wiesz, że nawet rozmawialiśmy o tym w domu jakiś czas temu, o końcu kariery. Przy tej rozmowie był mój syn i jak zrozumiał, że to by oznaczało, że tatuś nie jeździ na mecze, to jego pierwszy komentarz: tatusiu, a mógłbyś dzisiaj skończyć karierę? No. A, czyli w ten sposób. No, także wiesz, on się jara bardzo, ale wiesz, no, wiesz, taty nie ma w domu. No. Ty mi kiedyś powiedziałeś coś takiego, co mnie w sumie tak wprawiło w smutny nastrój, że pewnie z połowy roku
to ty mógłbyś mieszkać w 20-metrowej kawalerce w Turynie. Więcej. Może nawet więcej, tak? Bo nic innego by ci nie było potrzebne, dlatego że nie ma wtedy twojej rodziny, nie? Mhm. I to w sumie jest coś takiego, co... Albo ich, albo mnie. No, no właśnie, dokładnie. Wiesz, jakby też musisz mieć pod uwagę, że my gramy 58 meczów w sezonie, to oznacza 116 dni w hotelu, no. To już masz 1/3 roku. To już masz 1/3 roku. A jeszcze te momenty, kiedy na przykład Marina z Liam są w Polsce. A jeszcze masz momenty, kiedy moja żona pracuje, więc jakby zdecydowanie więcej niż połowę roku spędzam. A czy może połowę roku nie, bo wliczam miesiąc wakacji w to, ale ponad połowę sezonu całego, tak. Na pewno. Tak. No i to faktycznie jest coś takiego, co działa na emocje, więc on będzie coraz, że tak nawet chyba mniej moje, proszę, że bardziej mojego syna. Tak, i on będzie coraz cwańszy w egzekwowaniu pewnych rzeczy, no bo wiesz, że dzieci też się szkolą w sztuce manipulacji. My to też to zauważamy, że jakby im częściej Liam jest ze mną ma obojga rodziców przy sobie, to jego zachowanie się zmienia na lepsze. Na plus, tak. To jest bardzo, wydaje mi się, ciekawe. Natomiast a propos sztuki manipulacji, to chciałem zapytać o jedną rzecz, która też wybrzmiewała w mediach społecznościowych po meczu półfinałowym Ligi Europy, kiedy udzieliłeś wypowiedzi o tym, że no z taką grą to nie zasługujecie na to, żeby grać w finale. Te słowa zostały przetłumaczone na język włoski, bo to chyba była rozmowa dla... Nie wiem, tam było parę, wiesz? I Max Allegri się do tego odniósł. I ciekaw jestem genezy i czy o tym rozmawialiście, no bo powiedzmy, o co chodzi. Tak, Max Allegri powiedział, że to było chyba Wojtek... bo akurat Allegri wie, że ze mną może sobie pozwolić na bardzo dużo. Publicznie nawet, w sensie, że... Nawet publicznie. No. Znaczy ja za ten komentarz nie czułem jakiejkolwiek złości. Chyba dzień po tej konferencji graliśmy mecz, a dzień po tym meczu jego syn był u nas na boisku i graliśmy sobie razem w piłkę, bo my jesteśmy sąsiadami. Od samego początku jakby mojego przyjazdu do Turynu jesteśmy sąsiadami. Więc on wie, że może sobie pozwolić. Ja nawet widziałem tą wypowiedź i mi się wydawało, że on nawet nie wie, o czym mówi. W sensie on nie wiedział, jakby jaką moją wypowiedź komentuje. Tak. Więc on to powiedział chyba tak po prostu, żeby nie odpowiedzieć na pytanie. A może coś po włosku źle powiedział. Więc jakby zupełnie nie... Ale szybciutko nie fani Juventusu skontrowali, bo napisał jeden z nich, albo kilku z nich, że po włosku to Szczęsny mówi lepiej od... Allegriego. No bez przesady. No. Ale nie, ale no myślę, że akurat z językami to ty problemu nigdy wypowiedzieć nie miałeś. Wypowiedzieć się na pewno umiem. O, tak, z fonetyką czasem. Tak, ale jest... to bardziej po polsku. Tak, tak? No tak. A włoski no niby jest no, fonetycznie najtrudniejszy z tych trzech języków, które znasz bardzo dobrze, jest polski. No, bez dwóch zdań. Nie ma takiej opcji. Wojtek, bardzo serdecznie dziękuję za tę taką nietypową wizytę w food trucku, bo... Jako gospodarza. Tak, trochę jako gospodarza. Natomiast no, liczymy mimo wszystko, że twoja kariera potrwa jeszcze dłużej. Mogę jedną rzecz ci powiedzieć? Może. Oglądałem ostatnio, nawet powiedziałem to Jankowi Benarkowi, oglądałem ostatnio... Powinienem tego publicznie nie mówić, bo ktoś mnie złapie na jakimś moim tekście. Oglądałem twoją rozmowę tutaj z Filipem. Z Filipem, dziękuję, że mi powiedziałeś imię, bo... Tak, coś z bratem czy... Bednarka. Z Filipem Bednarkiem, tak? Chciałem powiedzieć Kamilem oczywiście, jak każdy, nie? Z Filipem Bednarkiem. I gdzieś po 10 minutach rozmowy powiedziałem do swojej żony, że jak ten chłopak jeszcze raz powie jakby... To cię krew zaleje. Nie, to wyłączę program. Wyłączę wywiad. I przez kolejną minutę powiedział 7 razy jakby, a potem ty, rozmawiając z nim, zacząłeś cały czas mówić jakby. Naprawdę? Tak. I oglądałem to i miałem takie, Boże święty. Wiesz, dlaczego dlaczego to zrobiłem? Żeby on się dobrze czuł, ale, po prostu. Ale wiesz, czego ja się boję? Że ja w tej rozmowie było jakby. Który cały, tak, albo jakby mówiłem. Ale wiesz, że ja w ogóle tego nie czułem w rozmowie. No bo tego nie czujesz, znaczy, czasem to widzisz, jakby jak ktoś powtarza jakieś słówko. A bardzo inteligentny chłopak w ogóle, tak, bardzo drogą, tylko szkoda, że jakby mówi jakby. To musi wyeliminować. Są piłkarze, zresztą no już nie grają w reprezentacji. Aczkolwiek? Aczkolwiek to też, to było najsłynniejsze słówko piłkarskie. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale wiesz, to jest lewy. Okej. Okay. Moja żona mówi, wiesz, w każdym zdaniu. To jest taka kalka tego you know, taka... You know, you know. A ja się seplenię.
Ale było dwóch piłkarzy, pewnie skojarzysz których. Okej. Okay. Jeden i drugi nie gra już w kadrze, okay. Ale grali z tobą, którzy używali słowa bynajmniej w znaczeniu przynajmniej. Fabian i Piszczu. I Kuba. Tak? Tak, wydaje mi się, że Kuba. Kuba nawet powiedział chyba w pierwszej wypowiedzi ostatnio. W pierwszej wypowiedzi, w kontraku. Minęła minuta. Ja bynajmniej. Nie ty bynajmniej. I Fabek też. A Fabek się zawsze bardzo ładnie wypowiada, tak. Wiesz. I on też. On ładnie buduje zdania. On bynajmniej. Ma duży zasób słów i to im gdzieś tam są. Także mały kącik. Powiedziałbym tak, językowy. Języka polskiego, tak. Teraz mnie podłapił na czym, że coś powiedziałem źle. Coś na pewno masz, no każdy ma jakieś naleciałości. Ale bardzo serdecznie dziękujemy, to była przyjemność.